Jesteśmy na targach Caravan Salon w Poznaniu. To już taki końcówka targów, ale przy tak dużym wzlocie no nie sposób nie wyłapać jakichś perełek albo bardzo ciekawych ludzi. Przed nami pan Janusz, który jest czytelnikiem czasopisma naszego Polski Karawanik od samego początku. I wiemy, że ma wszystkie, praktycznie wszystkie numery. Tam mu dwóch czy trzech pierwszych brakuje, ale praktycznie ma wszystkie numery. Ale nie o tym chciałem mówić, ponieważ pan Janusz jest właścicielem, sam go pan zrobił, tak? Tak, kampera. Tak, od podstaw. Pan Janusz, opowiada pan, jak to, co to jest za kamper w ogóle, kiedy pan go zrobił? Znaczy, ja kupiłem nowe auto w salonie w 2009 roku, no i tak sam zabudowywałem od podstaw, od pierwszych, że tak powiem, początków. No i ciągle coś dokładałem i unowocześniałem. Aż no, do tego czasu, prawda? To jeszcze, przejdziemy tam jeszcze sobie. Zawsze coś dokładam. Tak, a skąd pan czerpał inspirację? Bo to no, przecież wybudować kampera to nie jest taka prosta sprawa. Znaczy z reguły to tak, używałem czasem opisów w polskim karawaningu. Tak. Jeżdżę na zloty, byłem w Niemczech w Dizendorfie. Tak, byłem tak. W Warszawie na Darzynie, no i w Poznaniu staram się tak. A czyli podpatruje pan, tak? Rozwiązania trochę. Producentów i tak dalej, tak? Tak, podpatruję trochę ze swojej inicjatywy, prawda? No tak, jak mogę finansowo, tak po prostu. Sam pan podróżuje? W tej chwili sam, bo żona zmarła dwa lata temu. Mhm. Chodzi pan i proszę opowiadać. Od razu mi się rzuciło trochę, coś takiego trochę tutaj. Jest bałagan, no ale... Ale jesteśmy na zlocie, także to nie jest najważniejsze. Najważniejsze są rozwiązania, pomysły. No w tej chwili no to tutaj jest panele słoneczne na dachu, tu jest sterownik, tu jest elektroblok zamontowany, oryginalny, tak, od kamperów. Tak, i tu i panele wyświetla stan akumulatorów, stan wody, wszystko jest pokazane. Dokładnie. No, tutaj zauważyłem od razu ogrzewanie. Webasto jest zamontowane, Webasto, tak. Ogrzewanie od razu na ropę. Tak, od razu widzę podłoga ocieplona stropianem. Tak. Ocieplona podłoga i tego, no te fotele się obracają oczywiście. Aha. Nie wiem, czy zademonstrować. Nie, to już tam. To wiemy, standard, jak się fotele standard. Obracają, ale no, ważne jest to, że się obracają. Kuchenka z lewozmywak. Tak. No i ta moja, to, że ta kabina z hipermarketu kupiona. Taka to gotowa. Jest taka kabina prysznicowa cała. Tak, domowa. Tak, domowa, rany, zobaczcie, widzicie, jak można, nawet w tym, nawet w blaszaku zmieści się. No to dorobiłem tylko umywaleczkę, no i kibelek, tak. No tak, a kibelek też z supermarketu? Nie, to jest taki przenośny, tylko że on jest rozpołowiony i góra jest, a dół jest pod spodem, pod samochodem. Także nie trzeba po prostu tak, stąd wyciągać, tylko bezpośrednio pod samochodem jest zbiornik. No tak, no ten, dobrze, a tam z tyłu no i łóżko, nie będziemy panu w pieleszce zaglądać, bo ja nie ścielę, bo ja, tak. Ale tak, łóżko jest tak, szerokie w poprzek. Telewizor. A, telewizor jeszcze pan ma? Tak, telewizor. Aha, no zobaczcie. Telewizor, no szafki starałem się tak z lekkiego... Rzeczy zrobić, żeby... No dokładnie, kratka. No, tu szafa jest na ubrania wisząca, przedzielona na pół, bo tu A tak, tu bo są kółki nie tyle niepotrzebnych jest wisząca, rzeczy. No. Lodówkę to mam taką zwykłą, no ona wyjeżdża mi, no bo wyjeżdża mi tak. No tak. Powie pan mi, gdzie pan nim podróżuje? Po Europie, po Polsce, na zloty, bardzo dużo jeżdżę na zloty, prawie co tydzień wyjeżdżam, bo jestem na emeryturze. No tak, to ma pan czas i może pan ten... No i wykorzystałem tak, łóżko jest podniesione troszkę do góry, żeby mieć duży bagażnik, bo w kamperowaniu jest bardzo ważny bagażnik też. Tak, to dobra, także, idziemy zobaczyć bagażnik, bo rzeczywiście... Także, gdzieś te wszystkie rzeczy trzeba pochować. Gdzieś te rzeczy trzeba pochować. No i no i pan ma tutaj i rower, i leżaki. Rower i drabinę nawet do tego, żeby szybę wymyć, albo antenę ustawić telewizyjną. No, no zbiorniki na wodę, no to tu są na czystą, a pod spodem tu są na czystą wodę zbiorniki, a pod spodem są
I ile tam jest litrów czystej wody? 45. Aha. 90 litrów. No to 90 litrów to panu wystarczy. Tak. No i ciepły bojlerek tam jest, tylko go nie widać. Zobaczcie, jakie ładne naklejki. Tak, polski karawanik. Tak, polski karawanik. Tutaj kolejna polski karawanik. Tak. Tutaj Szydłów. Szydłów i tak. Tak jeżdżę na pielgrzymki. 7 już razy byłem na pielgrzymce u księdza. Z naszym księdzem. No, no. Z naszą chmurą. Tak. No także. No dobrze, a nowej naklejki panu jeszcze brakuje. Dostał pan od nas mam, nową? Mam nową. Mam tutaj dostałem. Jest też jeszcze widzę taka nasza naklejka. No super, no. Aż się serce raduje. Zobaczcie, ile polskiego karawaningu teraz tutaj jest. Teraz jak jeżdżę na zloty, to jakoś odeszli od tych naklejek. Tak, jakich. Tak, bo to jest tam koszt. Ale tutaj, jakie tylko mam nowości z tego, to... To proszę nakleić nasze. I gdzie, gdzie jestem, to zawsze wciągam, zaczynam dyskusje turystyczne od polskiego karawanu. To może damy panu jakieś numery takie archiwalne, żeby pan mógł też rozdać, podzielić no się. No właśnie, no tak? Właśnie. No to tak, jak tak. Zapraszamy na stoisko, to pan dostanie. Tak. Albo w tym, w nadarzynie, nie? Pan będzie w nadarzynie. Tak, o, tu jeszcze, dwie butle gazowe. Tak, dwie butle piątki. Z tankowaniem? Nie, nie ma tankowania. Nie, nie. Musi pan je wyciągnąć po prostu i, i nabijać. No znaczy ja nabijam, bo ja jestem, mam skromną emeryturkę, to tak oszczędnie bardzo, to, to sobie przelewam z 11 do 5. A tego nie mówimy, takich rzeczy. No ale to jest tak poza kokurce. Dobrze. Panie Januszu, to a jakie dałby pan wskazówki tym, którzy by chcieli zacząć budować kampera? Preliminarz polskiego karawaningu, to jest pierwsza rzecz, bo tam można wszystko, i wojaże, i przygotowanie do trasy. Ja dużo podróży odbyłem właśnie posługując się Tymi podróżami opisanymi, tak? Opisanymi przez uczestników. No oni to tak dokładnie opisują. Mhm. Nawet ten ksiądz, co prowadził do Norwegii, tak fajnie to odpisał, że można było, jak na przykład do Chorwacji, to trafiłem na taki, na Wirze, na wyspie Wirze, na taki kemping, gdzie był właśnie z polskiego karawaningu był opisywany, był. Facet tak, opisywał, tak. Gdzie, co, jak, i tam, i tam pojechałem pierwszy raz i teraz zawsze tam jest. Aha. Panie Januszu, jeszcze raz dziękujemy bardzo. Dziękujemy, że pan jest naszym czytelnikiem od tylu lat. No i życzymy jeszcze wielu wspaniałych podróży. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.